Witam, witam. Czas na pierwszy dzień turnieju. Szturm trzygwiazdkowy bez zielonego. Jeśli chodzi o obrony, póki co jest 1-1, czyli tak trochę działa, trochę nie działa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wiadomo, że przy małej ilości obron to ciężko oszacować tą obronę. Zobaczmy, co przeciwnik ma w obronach. No tu bez szału, tu dosyć mocno i też przypuszczam, że bił mnie podobnym składem, pewnie trzema drzewami. Kot tu u mnie wariuje. Dobra, jedną rzecz muszę. Aha, jest skrzynka gotowa. To można zobaczyć, kto pierwszy. Okej, zaczynamy z grubej rury od drzewa. I teraz dobre pytanie. Co tu zabrać? Mógłbym zabrać dony. Ciebie mogę zabrać na 6 klocków. Jesteś też odporny. Więc właściwie mógłbym zabrać jedną don. Zabrać wesołka, bo on mi podbije regenerację many. Zabrać... To nie muszę mieć don. Mogę zabrać sokolnik. I teraz, kogo jeszcze? Dwa drzewa chyba. No zobaczmy w ten sposób. Potrzebuję tu po 7 klocków złożyć. Plus jest taki, że mam właściwie od razu 7 fioletów. Z kaskadami. Jakbym nie chciał tego zrobić, są kaskady, ale chciałbym pójść w możliwie najmniejszą i taką najmniejszą mam, robiąc w ten sposób. Dobra. No i tu już jest wygrana. Plansza dużo dała na start. I tak to jest na tych szturmach. Jeżeli można złożyć 7 od razu, no to jest wygrana. Zobaczmy, kto drugi. Okej. W teorii nic strasznego, więc chyba mogę zostawić ten sam skład. Mógłbym Ulmera dorzucić na 6 klocków. O. Tu już wiem, że jest wygrana. Pewnie też to widzieliście, że jest 7 fioletów. Zróbmy to bez kaskady. Okej. Pośpieszyłem się z tym mówieniem, że jest wygrana. Ale nie jest źle. Dobra, teraz tak. Pytanie, czy chcę bardzo żółte, czy jestem w stanie przyjąć jeden cios? Chyba jestem w stanie. Mam tam czwórkę fioletową, ale zrobię na razie tak. Ok. Baltazara jestem w stanie dobić. Azar nie. Dobijmy Bane'a i zróbmy tak. Tu będzie leczenie, ale to mi nic nie zrobi. Wiem, że miałem fiolety, ale składam żółte, żeby w końcu odpalić tego śmieszka. Okej. I z regeneracją many to już jest spacer. Porobione. I walka numer 3. Okej. Znowu myślę, że mogę zostawić dokładnie ten sam skład. Właściwie Ganyu nie jest mi tu potrzebny. Mógłbym zabrać Ulmera, ale dobra, niech będzie Ganyu. Problemem może być Felton. No i tu już żółtych nie ma. Sorry, fioletowych. Żółte jako takie są. Ale też bez szału. Mam 6, to prawda. Czerwone też. I teraz pytanie, czy dostanę fioletowy diament? Bo mogę iść po pewne żółte. Mogę z nimi zrobić fioletowy ruch, ale spróbuję dostać diament. Dzięki. No to tu już powinna być też wygrana. Dobrze, jeśli Felton się jeszcze nie odpali. Git. Za bardzo nie mam ruchu teraz. Ale nawet nie potrzebuję jakoś strasznie. Dobra. Zróbmy w ten sposób. Będę miał czerwone znowu załadowane i podchodzę pod żółte.
żółte mi załadują. No, obie postacie niestety reketrę odpali, bo nie spojrzałem, że kaskada, ale tu też już się nic nie może wydarzyć. I to już jest koniec. Porobione. Ktoś mnie pytał ostatnio, czy Gun Yu w tej kiecy jest dobry. Jak pamiętacie, ja grałem nim nawet bez kiecy, nawet na szturmach, więc zdecydowanie jest to postać, którą polecam, bo spokojnie na 6 klocków może latać. Walka numer 4. Ok, mamy drzewo i don. I tu by wypadało zabrać Kwazira. Tylko czy na pewno tego chcę? Dobra, ciebie nie mogę zabrać, bo jest Jokohainen i on cię całkiem wyłączy. A dobra, zagram 3-2 wyjątkowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wyjść dupa. Ok, mam czwórkę żółtą. Potrzebuję jeszcze trójki. A niestety mam duże combo przez drzewo. Spróbujmy zrobić tak, żeby chociaż odpalić Gun Yu i zyskać czas. I teraz, dostęp do żółtych w teorii mam. Nie, nie mam. Dobra, będzie trzeba zagrać przez Jokohainena. Jemu mogę ściąć manę, tylko zastanawiam się, czy jest sens jemu ścinać. Czy nie lepiej ściąć drzewo? I mam tu dwa ruchy wtedy, w których mogę szukać żółtych. Pierwszy zróbmy taki. Ok, są żółte, git. Niestety wesołek nie da mi podbicia many. Aj, drzewo zginie? Kurde. No, zginęło. Ej, ej, ej. Nie w Kwazira. Dobra, ważne, żeby zablokować miniony i załadować te fiolety. Fiolety są gotowe. Nikt nie dostanie minionów, spoko. Mimo obniżonego ataku można bić. A fiolety jeszcze mi nic nie dadzą, ale żółte tak, bo Gun Yu miał opór. A więc mogę... Nie będę ryzykował, że grill mnie uderzy. Dobra, teraz mam wystarczająco fioletów. Jednak nie miałem, ale przyszły kolejne. Nie spojrzałem, że cały czas jest spowolnienie, ale tu już jest po walce. Porobione. I została ostatnia walka. Nie ma Don, jest Kwazir. Teraz pytanie, czy potrzebuję Kwazira? Chyba nie. Wrócę do Sokolnik. Mógłbym nawet z Helo tu pograć, ale okej. No bez zielonych, więc wiadomo, że najwięcej musi być zielonych. Poszukajmy diamentu żółtego. Aj, prawie. Kurde. O, naprawdę. No niestety dostaję spowolnienie. I teraz tak. Okej, panda nie dostała. To zróbmy w ten sposób. Zetnijmy drzewo. I zróbmy tak. To załaduje wesołka i powinno zdjąć drzewo. I szukamy fioletów. To chyba załaduje sokolnik znowu, tak? Mam dostęp do jednego fioletu, ale chciałbym fiolet na pusto. Zróbmy tak. Prawie. Zróbmy tak. No, zaczyna to boleć. Dobra, zróbmy jeszcze tak. Z tym fioletem jest mały problem. Teraz tak, mogę ściąć kwacha.
Okej, dobra, fiolety będę miał. Natomiast kwacha i tak załaduje, więc niech on sobie mnie uderzy. Dobra, leci pierwszy pomocnik, w sensie pierwsze uderzenie i niszczenie pomocników. Myślałem, że drzewo będę miał już gotowe. Kurde, cały czas jest to spowolnienie. A, Styx. Dobra, Styx i wszystko jasne. Dobra, mam kolejny żółty. I wystawiam sobie w ten sposób fiolet. Z tym, że rozjechały mi się te specy. I teraz jest problem z przebiciem się przez medyków, ale okej. Okay. Mam przyspieszoną regenerację, mam oba specy git. Spoko. Tu poproszę combo, dzięki. I będzie po walce. Tu mam żółte. I tu będę miał fiolety. No on uleczy, ale tu już dobiję go tymi specami. Porobione. Także dzisiaj dzień z kompletem. O dziwo jest to 1%. Zwykle jestem dosyć daleko po tym pierwszym dniu, ale spoko. Czy obrony jakieś się pojawiły jeszcze? Nie. Także dajcie znać, jak wam poszło. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.